Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komiksem Pozytywka. To jest piąta odsłona Pióra Łagodnego Orła. To opowieść o przemocy wobec zwierząt. Wcześniejszy tom był o dyskryminacji, wykluczaniu, podziale na różnorodne rasy. Tym razem kolejny ważny temat społeczny. Krzywdzenie zwierząt. Na początku tomu odkrywamy, że Nola nie mogła wrócić do swojego świata. Nie mogła wrócić do taty. Nie wiemy dlaczego. Przejście jest nieczynne. Na szczęście jej przyjaciele znają kogoś, kto jest w stanie jej pomóc i stworzyć miksturę, która będzie w stanie pomóc jej wydostać się z świata magii, z tej pozytywki tytułowej. Ku rozpaczy twórcy tej mikstury okazuje się, że nie ma bardzo istotnego składnika. Pióra Łagodnego Orła. No i u zielarza okazuje się, że także nie ma tych niezbędnych piór. U myśliwego także nie ma tych niezbędnych piór, ponieważ są limity na polowania, żeby nie krzywdzić zwierząt. Przyjaciele, bohaterzy muszą wyprawić się z niewidomym zielarzem na polowanie, ponieważ on jeszcze nie wykorzystał swoich limitów i bohaterzy nie są za bardzo zadowoleni tym, że będą musieli skrzywdzić ptaka, no ale nie mają wyjścia. Jeśli bohaterka chce wrócić, Nola jeśli chce wrócić z Pandorii do swojego świata, to musi upolować ptaka. Dziewczyna jednak wpada na inny pomysł. Okazuje się, że gniazdo tego ptaka ma, w gnieździe można znaleźć sporo puchu. Czy taki puch będzie rozwiązaniem całej zagadki? I czy w ogóle można, całego problemu, czy w ogóle można bezkarnie wchodzić do gniazda jakiegokolwiek ptaka? Przekonajcie się sami, sięgając po komiks. Polecam i zapewniam Wam, że jest to fajny, pokazujący bardzo różnorodne problemy społeczne. W każdym tomie inny problem. I pokazanie, że czasami wystarczy na różnorodne rzeczy popatrzeć z nieco innej perspektywy, żeby znaleźć rozwiązania i nie krzywdzić innych. Polecam i do zobaczenia.